Cześć widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali na najnowszym trybie na moim serwerze, czyli na trybie Lifesteal SMP. Czyli na takim trybie, gdzie jak kogoś zabijecie, no to wy dostaniecie z niego serce, a jak zginiecie, no to tracicie to serduszko. Więc wydaje mi się, że dzisiaj będzie naprawdę, ależ to naprawdę ciekawy odcinek, bo na tym trybie bardzo, ależ to bardzo dużo ludzi jest takimi oszustami statu. Wiecie, pisze kto chce darmowe itemy, TPA i wiecie jak to wygląda po prostu. I najczęściej po prostu zabijają, a nie dają itemy. I my dzisiaj będziemy takich typeczków wyjaśniać. Specjalnie przed odcinkiem na tym koncie przygotowałem sobie najlepszego seta, żeby po prostu zabijać tych graczy, ale postanowiłem coś takiego, że jeśli kogoś zabijemy, no to oddam mu wszystkie przedmioty po prostu, żeby nie był stratny, że po prostu zabiła go osoba, która tak naprawdę dostała itemy z game moda, no czyli ja, wiecie o co chodzi. Ale na samym początku pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i napisać w komentarzu swój nick z Minecrafta. To jest bardzo ważne, bo będziemy tutaj po prostu losować kilka ciekawych rang właśnie na ten tryb. A jeśli chcecie darmową rangę, na przykład VIP-a, jak wejdziecie na serwer i obojętnie na jaki tryb, na przykład na boxa czy na OneBlocka, czy właśnie na lifestyle, na którym jesteśmy, wpisujecie magiczną komendę, czyli ukośnik kod camper i dostajecie darmową rangę. W tym momencie dostałem VIP-a na 24 godziny. Naprawdę już jest po prostu ciekawy, więc widzowie, ja sobie muszę po prostu wszystkie te itemy, które zebrałem, przygotować jak najlepiej, czyli po prostu ułożyć to jakoś ciekawie. Mamy 5 dwójeczkę, 5 dwójka naprawdę jest ciekawa. Kilof, siekiera, to się przyda, perełki, koksy, defile, strzały. Oczywiście totem bierzemy do drugiej rączki. To wszystko sobie wyrzucimy, no i widzowie, z takim ekwipunkiem, no na pewno możemy podbijać serwer. No nie powiem, że nie, no bo możemy podbijać. Czekam na jakąś ciekawą osobę, która coś będzie pisała, kto klepa TPA. Ogólnie jak to nagrywam, jest godzina bardzo wczesna, bo jest 12 i dużo graczy jest po prostu w szkole, więc no nie są te, wiecie, piki graczy, gdzie tych ludzi jest naprawdę dużo, jest troszeczkę mniej, ale wydaje mi się, że to nam nie będzie przeszkadzać. Po prostu muszę nagrać odcinek, no bo teraz będą święta, ja wyjeżdżam na święta, a chciałbym, żeby coś na kanale, kurczę, było, jak nie będzie, więc mam nadzieję, że odcinek i tak wyjdzie w porządku. Zobaczymy, widzowie, kto następnie, chociaż w sumie powiem wam tak, brakuje mi jednej, ależ to bardzo jednej ważnej rzeczy, bo chciałbym mieć wiaderko z wodą, no bo jak będziemy spadać z jakiejś wysokości, no to fajnie byłoby mieć jakąś miejsce, w sensie, wiecie, jakiś itemek, którym moglibyśmy się uratować, a wiaderko z wodą jest takim itemkiem idealnym po prostu, no bo wiecie, wylawamy wodę pod siebie, no i po prostu nie tracimy damage'a z upadku, a wydaje mi się, że większość graczy po prostu będzie nas zrzucać po prostu z wysokości, tak? I w ten sposób będzie chciało nas zabić. Miejmy, kurczę, nadzieję, że nie zginiemy. Widzę, że trochę osób pisze, kto chce ITTPA, ale to są rangi Envy, czyli ranga Envy będzie miała takie same itemy jak ja, jak nie, kurczę, lepsze. Jakby będzie miał więcej koksów i refili, no to niestety nie uda nam się wygrać. Jakby miał pewność, że będzie miał 2 koksy, 12 refów, no to od razu mi się do niego tepał, a tak to no poczekamy sobie chwilkę, no i muszę to wiaderko oczywiście zdobyć w jakiś sposób, nie wiem jak, ale no muszę. Pisze jakiś gościu, spocona Marysia 12, kto chce itemy TPA, więc ja się do niego tepnę, zobaczymy czy nas zaakceptuje. No trudno, nie mam tego wiaderka, wydaje mi się, że bez tego sobie poradzimy, no jak go zabiję, no to po prostu jak powiedziałem, oddamy mu itemy, wszystko backupem, zaakceptował mnie, to jest bardzo ważne. 5 sekund do teleportu i zobaczymy gdzie będziemy, czy to będzie jakaś klepa. Okej, jest tu jakaś klepa i on jakoś dziwnie chciał zrzucać nas, czekajcie, muszę go uderzyć. Dobra, i go zabiliśmy oczywiście. I co tutaj był za plan? On nas tepał w to miejsce i chciał nas zrzucić tym raptorem. Dobra, zabiliśmy go. Szczerze? No to serduszko też mu oddamy, tylko czekajcie. Ja muszę mu napisać, stary, oddam ci wszystko, MSG. Czekajcie, wiesz co? Oddamy mu po prostu wszystko. Nie muszę mu... O ty kurczę, zrzucił mnie, widzowie. Dobra, czekajcie, rzuciłem sobie perełkę. Chciałem mu oddać tej temki normalnie, ale po prostu w ten sposób, jak mnie zrzucił, no to ja się przeloguję na konto administratora, czyli na kampera po prostu i oddamy mu to wszystko magiczną komendą, czyli slash back. I to serduszko też będę musiał mu oddać. Czyli czekajcie, widzowie, ja tu idę na spawna i zaraz mu to wszystko po prostu oddamy. Dobra, jesteśmy na koncie już kampera. Backup spocona Marysia jest tutaj, że został zabity przeze mnie. Zobaczymy, czy odzyskał wszystkie itemki. Tak, ma wszystkie itemki i oczywiście jedno serduszko mu tutaj do ekwipunku prosto damy, żeby no po prostu nie był stratny na tym, że po prostu zginął ode mnie. No i ciekawe, czy będzie wiedział, co się w ogóle tutaj wydarzyło, czy będzie w totalnym szoku. Czy użył już to serduszko? Tak, ma puste EQ. Nie mam pojęcia, co zrobił, no ale dobra, nawet nic nie napisał na czacie. Dobra, nieważne, idę po prostu na swoje konto, na którym po prostu pokonam dzisiaj graczy. Ej, naprawdę jest bardzo, ależ to bardzo przyjemnie, no bo mówię, jest bardzo wczesna godzina, a bardzo dużo ludzi pisze, kto chce IT TPA, więc tepamy się może do paluszek z dupy 1, 2, 3. Boże, co to za nick, dobra, tepam się do niego i zobaczymy, gdzie następnie. A to serduszko z wcześniejszego killa po prostu sobie dodamy, żeby mieć już 11. Będzie naprawdę, ależ to naprawdę przyjemnie. Zobaczymy, czy on mnie zaakceptuje. Dobra, zaakceptował mnie, więc 5 sekund i zobaczymy, gdzie kurczę my będziemy. Czy ja tutaj zginę? No zginąć na pewno nie zginę, bo mam totem nieśmiertelności, a zaakceptował mnie, kurczę, na spawnie ten ziomal. Kurczę, no trudno, myślałem, że będziemy tutaj się bić. Spocona Marysia dalej pisze, kto chce IT TPA, a ja się do niego nie tepam, bo akurat tą osobę już zabiłem. Jak drugi raz zabiję, no to po prostu nie dostanę serca. A ziomal kupił rangę Envy z PvP, więc oczywiście trzeba napisać mu gzy na czacie. No to jest takie, wiecie, ważne. No trzeba napisać gzy, gzy, jak ktoś coś kupi. To jest miły gest na pewno. A nas to nic nie kosztuje. Dobra, więc ja po prostu poczekam, żeby ktoś inny niż paluszek i spocona Marysia pisała na czacie, kto chce IT TPA. Może ktoś inny napisze i się do niego tepnie. Może ktoś napisze właśnie z rangą jakąś wyższą, kto będzie miał lepsze itemy i będziemy się z nim bić jakoś dłużej. Pomysłów jest wiele, ja po prostu potrzebuję czasu. Napisałem na czacie, do kogo mogę klepę TPA. I ziomki piszą do mnie
tepaj, do mnie tepaj. I napisał jakiś Kubuś. Zobaczymy, kto to jest. Kubuś 1337, podłoga, podłoga. Więc ja się do niego tepam po prostu prosto i zobaczymy, czy mnie zaakceptuje, gdzie mnie zaakceptuje przede wszystkim. No i też bardzo się zastanawiam, czy lepiej mieć totem w ręce, czy tarczę. Bo kurczę, to też jest ciężki dylemat, szczerze. Pisał, kto chce, żebym się do niego tepał i mnie teraz nie akceptuje. No nie rozumiem jego zachowania w tym momencie. Może napiszę jeszcze raz, do kogo mogę klepę TPA. Tylko no nie chcę do tej spoconej Marysi, no bo u niego już byłem. O, jakiś It's Evelko pisze, TPA i... Dobra, Kubuś mnie zaakceptował, widzowie. Zobaczymy, gdzie mnie zaakceptuje. Czy to będzie jakieś przesranie ciężkie miejsce, czy to będzie czysta klepa. I widzę, że to jest jakiś kobłeb dziwny. Wydostałem się, a on uciekł mi. Rozumiem, no dobra, no to jak nie do niego, no to tepamy się do tego ziomeczka drugiego. It's Eklewo jakiś, dobra, do niego się tepniemy. I zobaczymy, czy mnie zaakceptuje. Mam nadzieję, że mnie zaakceptuje. Bo ja, widzowie, mam ochotę się bić po prostu. Mam ochotę walczyć i mam nadzieję, że po tym odcineczku po prostu dużo nowych osób dołączy na Lifesteala i będzie naprawdę ciekawie, bo szczerze powiem, Lifesteal jest moim jednym z ulubionych trybów. Alex zostawił w tym momencie suba, się pojawił na odcinku. Dzięki stary za subika, pozdro serdecznie dla ciebie. Ej, dobra, czekajcie, bo tu jest Nick, on tutaj jest, ten ziomek, tu jest ten Kubuś. Dobra, uderzyłem go, widzowie, i się z nim bije. Widzę już jedną zasadniczą różnicę, ten gościu ma tarczę i zaakceptował innego ziomka, więc we dwójkę będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Chociaż nie powiem, że nie da się nikogo zabić, jak się bijemy 2v1 tak naprawdę. Mimo że, dobra, będzie jednak ciężko, no bo gdyby nie ten ziomek z MVP-em, no to szansa byłaby o wiele większa. Jeszcze ten gościu z tymi kobłebami, oni mają dużo, ależ to dużo jabłek widzę. No i mnie w te kobłeby wrzucają, no nie chcę się tak bić jakimiś kobłebami. Jak coś, to po prostu ucieknę, no ale jednak jak jem już tyle jabłek, no to wolałbym, kurczę, kogoś tutaj zabić. Jak nie tego ziomka, to tego drugiego. On widzę, że zamiast jabłek to je mięsko po prostu. No i mnie w kobłeby, kurde, wrzucili. No jak coś, to będę jadł po prostu koksa, nie? No bo tu innej opcji nie ma. Oni jeszcze tak głupio uciekają ciągle. Kurczę, no szczerze, walki na to, że będę w kobłebach na Lifesteal, a nie na box PvP, no to totalnie się nie spodziewałem. Dobra, zjadłem koksa, tyle, nie? Jeszcze ciekawe jest pytanie, ile oni tych kobłebów, kurczę, mają. Zobaczcie tego, no ten ziomek na przykład sam w niego wszedł, więc to nie jest jakby najrozsądniejsze zagranie. No oni sami w te kobłeby tak naprawdę wchodzą, widzowie, nie? Gdyby nie to, że ich jest dwóch, no to byłoby mi troszeczkę łatwiej. Ten ziomal dostaje w ogóle jakąś przekopę. Nie, no jeden na jeden na pewno by mi się udało zabić. 2v1, no jak widzicie, jest po prostu ciężko, nie? Jeszcze gdyby nie te kobłeby, no zobacz tego, zobacz tego, zobacz tego gościa, nie? Oni tymi mięskami się healują. Czy jedzenie daje takiego heala? No nie, mi w ogóle nie dało w tym momencie, więc nie wiem, czy to jest sens, czy po prostu to jest jakaś taktyka. No tych kobłebów jest, kurczę, o wiele za dużo, widzowie. Nie ma co, nie ma co. Ja po prostu od nich ucieknę, nie? No bo no nie chcę mi się z nimi bić, to za długo będzie trwało. 2v1. No i łatwiej to byłoby w ogóle uciec po prostu rzucając perełki, ale to nie jest rozwiązanie. No zobacz tego ziomka, nie? Teraz go po prostu uderzyłem i on zaczął od razu, kurde, uciekać do tego drugiego koleżki. Ten to się w ogóle pewnie zreperował całego seta. Dobra, widzowie, no nie ma sensu, nie ma sensu. Ja po prostu od nich ucieknę. Widzimy się po prostu za chwilę, jak się do kogoś innego detapał. Dobra, ja, widzowie, od nich uciekłem, ale dobrałem sobie koksy po prostu z game moda, no bo straciłem za dużo jabłek, a chciałbym kogoś zabić i widzę od razu, że jakiś rakosek tutaj pisze, kto klepa tepa, więc się do niego po prostu tepnę. Zobaczymy, czy mnie zaakceptuje, czy nie. Czy to będzie kolejny gracz po prostu grający na jakieś dziwne kobeby. Ja nie wiem, w ogóle to jest jakaś dziwna taktyka ta kobeby, bo ani oni jakoś, nie wiem, mnie nie zabijali lepiej. Mnie bardziej chyba po prostu denerwowali, nie? Dobra, rakosek mnie nie akceptuje, to jakiś Bigson 1-2-3 tepa. Tu do niego się tepniemy. Dobra, i rakosek mnie zaakceptował i Bigson mnie zaakceptował. Do kogo się tepnę? Do Bigsona czy do rakoska? Chyba do Bigsona, tak mi się wydaje, że na Bigson to będzie. I zobaczymy, gdzie my tu będziemy. I kurczę, widzę, że dwóch typeczków tu jest. I co? Siemanko, witam. Dobra, jednego tutaj zaatakujemy od razu. Jeden jest żelazny. Dobra, tego Bigsona żelaznym trzeba zaatakować. Tylko on tutaj ma tarczę, widzowie. To jest ten minus. Dobra, zabiłem jakiegoś gracza. Dobra, zabiłem kogoś. Nie wiem kogo. Dostałem z niego serce. On po prostu spadł z wysokości i zginął. Tak mi się wydaje. I ten drugi to samo dosłownie zrobił. Tylko ja teraz nie mam, kurczę, perły, bo ja wszystkie perły zmarnowałem na tamtych ziomeczków, jak uciekałem. Ale dobra, tego gonimy i zobaczymy, czy uda mi się go dogonić jakkolwiek. Dobra, uderzyłem go z łuku. To jest najważniejsze. Tamtym dwóm ziomeczkom jeszcze będzie trzeba dać backupa. Tylko będę musiał spojrzeć na nagraniu, jakie oni mieli niki. No ale dwa fragi wpadły. Mamy dwa dodatkowe serca. Tego ziomka tu trzeba jakoś, kurczę, dogonić. No i oczywiście jemu też backupa damy, żeby, kurczę, nie było, że ktoś tutaj jest stratny na tym odcinku. Dobra, on już prawie, widzowie, logał. To było pewne, że on chciał już logać. Tylko czy ja mam pływanie? Dobra, płyniemy sobie razem we dwójkę. Będę chciał jakoś, kurczę, uderzyć. Raczej mi się nie uda. Dobra, jednak się udało. I zobaczymy, co on tutaj zrobi. Carbonara, gzy, gzy. Dobra, strzeliłem go z łuku, żeby antylogout cały czas, kurczę, mu nie znikł, bo jak mu zniknie antylogout, on od razu, widzowie, po prostu tutaj mi lognie i to jest pewne. Dobra, 5 sekund antylogoutu, strzelam w niego znowu. Najgorsze jest to, że jakieś łódki może nie mam. Dobra, czekajcie, jakbym może zrobił tak w ten sposób, szybko, bardzo, ależ to bardzo szybko, jakbym po prostu łódkę sobie skraftował i do niego dopłynął. Widzę, że on tutaj poszedł w dół, no i go zaatakowałem znowu. 19 sekund miał, no i skraftowałem sobie tą łódkę i ją musiałem, kurczę, zostawić, żeby do niego zejść w dół. Kurczę, no widzowie, nie mogę go uderzyć, nie? 3 sekundy, 1 sekunda, nie mogę go strzelić z łuku. I niestety wylogował się, widzieliście, ta strzała jeszcze leciała. Mój błąd, mój ogromny błąd, przez to, że po prostu go nie trafiłem. No ale trudno, trudno, dobra, teraz, widzowie, najważniejsze jest to, że trzeba oddać backupa tym dwóm ziomeczkom, których zabiłem.
mówię, no i itemki mam z GameModa, więc nie może ktoś być stratny przez to, że ja po prostu nagrywam odcinek, więc mu wszystko oddam. Tylko muszę zobaczyć, jakie to były niki po prostu. Dobra, niestety widzowie, te dwie osoby, które zabiłem, od razu wyszły z serwera, przez co nie mogłem im dać backupa. Więc no, bardzo przepraszam, chłopaki. Ja nie wiem, jeśli to oglądacie, no to zgłoście się do mnie, nie wiem, dam wam rangę czy coś. Wydaje mi się, ten odcinek troszeczkę za długo i tak wyjdzie, więc bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, wbijajcie na lifestyle'a, wbijajcie na mymc.pl. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i siemanko widzowie.